Ustawa refundacyjna zakazuje szpitalom przyjmować darowizny. Rząd chciał w ten sposób walczyć z przekupstwem szpitali przez firmy farmaceutyczne, ale przy okazji wlał wodę z kąpieli dziecku w usta. A to dlatego, że w myśl tej ustawy na przykład Jurek Owsiak nie będzie mógł dać pomp insulinowych, bo za każdą zapłaci karę, stukrotność jej wartości. No ale jest wyjście. Jurek musi się nocą, w czasie mgły, zakraść do szpitala i podrzucić te pompy. Wtedy szpital zaksięguje urządzenia w rubryce pompa insulinowa, dawca anonimowy. Znalezione, nie kradzione, prawda? No a minister Arłukowicz mówił, że ustawa refundacyjna kończy epokę dzikiego zachodu w polskiej polityce lekowej. No tak, ale zaczęła się teraz epoka wielkich odkryć geograficznych. Geograficznych, bo Arłukowicz nie wie, gdzie się podziać ze wstydu i szuka miejsca. Pani Kopacz ucieka do sanatorium, Tusk w Dolomity. Zresztą epoka dzikiego zachodu nie była taka zła. Każdy Indianin nosił ze sobą leki. Jak się uśmiechnąłeś do Indianina, to dostałeś lekiem. I szlachetny Winnetu nie żądał refundacji. No ale dziki zachód niestety się skończył, o leki ciężko. No i taka sugestia do Jurka Owsiaka, żeby Wielka Orkiestra następną zbiórkę przeznaczyła na pompy olejowe i olej do głów polityków. Ale żeby dla wszystkich zainteresowanych starczyło oleju, a potrzeby są gigantyczne, to zbiórka będzie musiała trwać cały weekend.